Siemka, siemka, witajcie. Z tej strony ponownie Grajus. Wróciłem z wakacji, także możemy sobie porozmawiać na różne ciekawe tematy w końcu. Stęskniliście, ja wiem, że stęskniliście, ja się trochę opierdzielałem, ale w końcu mam wenę. Nawet troszeczkę luzu złapałem, wiem kiedy co powiedzieć, haha. Nie no, dobra, poruszymy dzisiaj fajny temat. Temat, kurde, gówno burzy. Jak ja uwielbiam takie tematy, Boże, ale wszyscy się palą już. Ohohoho. Dobra, więc dzisiaj sobie w trakcie wieży porozmawiamy o bardzo ciekawych tematach w stylu... A nawet nie w stylu. W tematach trudnych, no bo jakby sobie tu poradzić z rzeczami 4 sloty na V1, drop do oddania, 4 sloty na Mchtagi, drop do oddania. Ja stawiam. Takie tam różne dziwne rzeczy, więc to słowo, ja stawiam, dzisiaj będzie motywem przewodnim, więc tutaj ten temat bardzo mocno postaram się nacisnąć, żeby ludzie po prostu, którzy hejtują albo krzyczą, i nie rozumiejący, dlaczego wygląda to tak, a nie inaczej, zrozumiały te osoby, żeby było fajnie, miło i przyjemnie funkcjonowało się z innymi osobami. A więc zacznijmy od początku. Jest sobie sytuacja. Druid rycerz na czacie wyprawowym szukają. Druid rycerz na V1, max 60 level, drop do dodania. No i wczoraj na przykład zauważyłem, że pewien jeden wariat zobaczył sobie coś takiego i powiedział: ej, typy, siedźcie sobie godzinę, pozbierajcie każdy po 5, w ciągu godziny wam się uda zebrać i będziecie mieć 25 wyjść. Tak o, z dropem nie do oddania, będziecie mieć wszystko, pieniądze, radość i bogactwo i tak dalej, i tak dalej. No i ja tu wam odpowiem. Po pierwsze, komu się chce tracić godzinę? Po drugie, jako tytułowany farmer V1 od 55 czy 60 do 92 poziomu. Jestem w stanie wam powiedzieć wszystko na temat historii, które mogą wam się przydarzyć na V1. Dlatego też czuję się kompetentny do opowiedzenia wam, dlaczego to tak działa. Otóż, najprostszą i najlepszą odpowiedzią na to jest to, że osoba, która chce latać sobie V1, chce zebrać party bardzo szybko. Bardzo wygodnie jest jej po prostu zebrać party z osób, które będą szybko się wymieniały, nawet jeśli mu ktoś ucieknie. Chociaż i tak się irytujemy. Osoby, które to lubią farmić, albo po prostu muszą, bardzo się irytujemy, kiedy nam jedna osoba albo dwie uciekają po jednej, dwóch V1. Ale dzięki temu, że wołamy 4 sloty na darmowe V1, drop do oddania, te osoby i tak się znajdują i to tak o, po prostu pstrykasz palce i masz, no chyba, że szukasz o 5, 10 rano albo Bóg wie o której 3 w nocy, drugiej, no to wtedy mamy problem, no bo ciężko ogólnie na jakiego człowieka, ludzia, żeby trafisz o takiej porze, no ale powiedzmy, że gracie w normalnych godzinach. Także wiecie, no tak to wygląda. No i wygląda to w ten sposób, że masz bardzo duży komfort, pierwsza sprawa, w zbieraniu party. Nie musisz czekać pół godziny, godziny, dwie, żeby wybrać się na przykład jak na tego Zeta, szukając party godzinę, bo komu będzie się siedziało nie wiadomo ile. Więc drugi komfort, instancja jako sama w sobie jest bardzo wygodna. 10 minut jedna, 5 minut jedna, jeśli dobre party, naprawdę dobre. 15 minut, to nadal nie boli. To jest moment i ludzie ci uciekają, ale nie marnujesz tej insty, nie tracisz mega czasu, nie marnujesz nie wiadomo ile pieniędzy i nerwów, bo nie doszedłeś do bossa, bo chciałeś więcej posiedzieć, poekspić, a tak wyjdzie jedna osoba. Na Zecie nie ma takiego komfortu, niestety. Dlatego też fajerynki są ogólnie bardzo pozytywnym i mega wygodnym boskiem do farmienia i levelowania postaci. Więc trzecia sprawa. Dlaczego więc, czemu to tak się dzieje? Dlaczego fajerynki z dropem do oddania? No bo ogniwa nie są tanie, wam powiem. Ogniwa nie są tanie ni trochę, ni w hu, ni w oko. Powiem wam tak. Jedno zlecko dzienne na hajs to są 3 ogniwa maksymalnie. Jeśli ktoś kupuje za złoto i chce mieć jakieś fajne porównanie, no 3 ogniwa dziennie ja stawiam, no powiem wam, dupy nie urywa, no tak to levela nie dobijesz, no ewentualnie możesz na Zety latać, no ale wtedy, tak jak mówiłem, wcześniejsze problemy się pojawiają, a lubisz wygodę, jesteś dość poważnie szanującym się człowiekiem, co robisz? Albo dropisz rarki, farmisz sobie coś innego i po tym kupujesz ogniwa, co jest zresztą dość ciężką sytuacją i zbierasz sobie party dropem nie do oddania. I co? Ktoś chce dropi rarka z ogniwa, które mu postawiłeś. Nie dość, że XP dzięki tobie, nie dość, że zdropi coś jeszcze dzięki tobie, to jeszcze se z tym ucieka. To pienisz się? Ja bym się pienił. Kurde, no cholera jasna. Stawiam mi ogniwa, jeszcze mi pomagam, żeby się postaci wyekspili. Ja tu wszystko wywalam, a oni kurde jeszcze sobie dropi denki zabierają do siebie. Jeszcze jakby mi się to mogło jakoś zwrócić, no to wtedy fajnie. Ale nie.
Wszystko idzie w cholerę, bo kurde, Nupek se uciekł i nie ma go. No ale tak zbierałem party. Więc czemu miałbym się denerwować? No ale z drugiej strony, kurczę, dobry biznes. Oni dropią rarki, ja im je zabieram. Oni mają exp, ja mam dalej, żeby je sprzedać możliwość i jeszcze kupić kolejne ogniwa. Wszyscy wygrali. Kuźwa, no robię taki biznes. No dziwne, że nikt na to nie wpadł, nie? No wpadli. Niektórzy wpadli, a nawet już w zasadzie to się stała norma w tarnach, dlatego też to właśnie tak wygląda. Wszyscy wygrywają w tej sytuacji. Ci, których nie stać, nie grają zbyt ambitnie, grają po prostu, żeby pograć. Po prostu wyekspić sobie postać niskim kosztem dość szybko, no bo na pojedynce się szybko ekspi bardzo postać. No wierzcie mi, w miesiąc wystarczy siedzieć i... Miesiąc taki... Wiecie, no life, nie no life. W miesiąc wystarczy posiedzieć, z 50 robić 80. 90. Jak dobrze przysiedziesz. Ale jeszcze taki no life, taki kontrolowany. Da się to zrobić. Dzięki właśnie TV1-ce, dzięki temu, że albo są osoby, które stawiają, albo są osoby, które właśnie latają z dropem do oddania. Dzięki wam, dzięki tym osobom właśnie możecie sobie jak coś postacie. Dlatego ja totalnie nie rozumiem osób, które krzyczą. Ale to głośno krzyczą. O, wiecie co źle zrobiłem? Nie macie w tyle tego TR, no tylko macie w tyle ten. Przeglądarkę z moim podglądem na kanał. Przepraszam bardzo. Jakoś to postaram się naprawić wcześniej, później. Czekajcie chwilkę, tylko to przełączę. Żeby to ładnie wyglądało. Gdzie to jest, kurczę? Tu jest, o. Będzie łapać, proszę bardzo. Na grzesie, żeście się załapali. Dobra, no i co? Są osoby, dzięki którym właśnie możecie robić takie rzeczy. Możecie sobie jak coś postać, nie wydawać na to pieniędzy. I ja nie wiem, dlaczego ludzie bulwersują się tak bardzo. Może wiem, Januszowy, ahaha, kuźwa, coś chce zarobić, Boże, ja mu nie dam zarobić, będę krzyczał krzywą mordą i będę krzyczał tak głośno, żeby coś w tym w końcu ktoś zrobił. No niestety, oby nie. Dlatego też, no, powiem wam tak, to jest bardzo fajny interes i dla osób, które to robią i dla osób, które po prostu z tego korzystają. Kurde, konta mi się kończy, nie dobrze, ratunku. Więc tak naprawdę dla mnie to jest totalny bezsens, jeśli ktoś chce aż tak na to krzyczeć, no bo... No nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji, żeby można było aż tak fajnie community ogarnąć. Powiem wam tak, to jest mega wygoda, bo tak jak ja sobie grałem i jak ja sobie ekspiłem tego Shida, kurde, ja się zaraz wywalę, ja wam powiem. Jak ja sobie ekspiłem tego Shida, no to powiem wam, dla mnie to było mega wygodne. Zrobię sobie zlecko na hajs, gdzieś tam w przerwie jeszcze nawet zlecko. O, halamik, kurczę, no ja zarobiony jestem. Trzeba na listę dropów dopisać zaro. To po prostu dla mnie było mega wygodne zrobić to zlecko, zrobić zlecko na hajs i po prostu kupić te ogniwa za jakieś tam ewentualne dropy, które mi jeszcze wpadły przy okazji gdzieś tam. I miałem te 20 ogniw, 30 ogniw, zjadałem je 2-3 dni, może 1-2, zależy po prostu jaka wena była do ekspienia. I to wpadało bez większego problemu, człowiek był zadowolony, nikt tam nie przeżywał. Ludzie się pytali nawet kiedy następne. Miałem sporo osób znajomych, których po prostu już nawet zakrypywałem. Oni mi swego czasu już nawet dorzucali te ogniwa, żebyśmy mogli więcej polatać, bo mi się kończyły już pieniądze, po prostu wychodziły, dropy nie leciały. Z tego i tak nigdy nic nie dropiło, więc tak wiecie, no dramat cholerny. Więc no ja byłem ogólnie bardzo zadowolony, bo było to bardzo, ale to bardzo wygodne ekspienie. Obecnie, wtedy, w tamtym czasie obecnym, miałem mega ból dupy, że ja chciałem latać tak loski, aka gorzałki, aka nie wiem, lodowe, nie wiem jak to tam jeszcze się nazywało, zapomniałem, kurde, 2 tygodnie przerwy i człowiek zapomina wszystkiego. No to wiecie co? Nie wiem, mega ból dupy, bo na loski już nikt nie chciał latać. Dlatego zresztą po tym przerwę sobie zrobiłem, no bo to było tak, byłem w mega ciągu zajebistego ekspienia, a nagle wychodzę już z V1, bo po prostu już mam jej dosyć i no, już exp nie zgadza się aż tak bardzo. Widzisz, że na loskach bardzo fajnie leci. I okazuje się, że ciężko zebrać party. Obecnie, no to już mam trochę luz, bo zebrałem parę fajnych VIP-ków, aka Pijany Smoczek, który mi tu pisze, i Maloy Raven, jak wy to tam chcecie go nazywać. I to jest całkiem fajna, przyjemna sprawa. Gorzej kiedy właśnie po prostu nie ma. Dlatego ja wam mówię, nie bulwersujcie się na te osoby, które zbierają sobie PT na V1-kę z dropem do oddania, bo to totalnie nie ma sensu. Bo oni wiedzą co robią i wszyscy na tym korzystają. Zwykli gracze, oni,
i po prostu czują się sprawiedliwie, jeśli ktoś zdropi rara i im go odda, więc wszystkie małe kutachy, które uciekają z dropem z insty do oddania, strzeżcie się, bo was kurde znajdę. A tak serio, pamiętajcie, że jak już zbieracie tak farty, to przynajmniej informujcie na grupie, że jest drop do oddania, oni muszą to potwierdzić, robisz screena, jak ktoś ci spierdzieli z dropem, wysyłasz na support i prawie na pewno coś z tym powinni zrobić, przynajmniej community powinno czuć wsparcie ze strony ekipy w tym aspekcie, więc tutaj pilnujcie się i wszystkich oszukistów tu kurde, ja was kurde znajdę. Także majstry, przepraszam za wstęp, że tak trochę z kamerką spróbuję coś tam wsadzić, a jak nie wsadzę, to po prostu będziecie mieli mój kanał na podglądzie z Galek Kucharzem, moją krzywą mordą. Boże, ja to zostawię, to jest dobre, to jest zbyt dobre, żeby to tak, żeby to zmieniać. Także mam nadzieję, że ktoś tu dotrze i to usłyszy. Witam z powrotem na kanale, jeszcze streamka dzisiaj machniemy, także no, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!